Dzień dobry Państwu. No taki wakacyjny mamy miesiąc, sierpień. Za oknem deszcz i burza, ale nie wszędzie, jak się okazuje. Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Telewizji Republika i Gazety Polskiej, jest naszym gościem. Dzień dobry, dzień dobry. U Pana witam jakoś nie serdecznie, pada. Pozdrawiam. Tak, u mnie nie pada, przynajmniej na razie pozdrawiam z krótkich wakacji, ale no na 8 dni, 9 udało mi się wyjechać z rodziną, także... Także może. No postaramy się, żeby pan alarmowo nie musiał wracać do roboty, chociaż nie wiadomo, co będzie. Na przykład kampania wyborcza, jak pan wie, rozpędza się. Czekamy, kiedy prezydent ogłosi datę wyborów. No to wtedy są już decyzje instytucjonalne, inny reżim prawny. Tymczasem Platforma wybrała nową, moim zdaniem, innowacyjną strategię. Myśmy o tym informowali, ale teraz widać to już jasno, że kłamstwo za kłamstwo. Taka kaskada kłamstw i manipulacji, która ma uniemożliwić PiS-owi jakąkolwiek merytoryczną odpowiedź. Może to jest skuteczne? No bo oni mają zorkiestrowane te kłamstwa. To znaczy do oszukiwania wyborców przygotowani są nie tylko ich sztabowcy, ich politycy, ale w momencie, kiedy oni wypuszczają jakieś kłamstwo, to jest cała grupa mediów, która wie, że nawet podając kompletną nieprawdę, musi to podać w jednym momencie z odpowiednią siłą. No i kiedy PiS próbuje odpowiedzieć, dotrzeć do tych wyborów, to nie jest proste, tak, bo PiS no nie ma mediów, które by zbyt łatwo docierały do tamtej strony. Nie ma też zasięgów w mediach takich, które chociaż współdzielą elektorat jednej i drugiej strony, no to oni natychmiast wysyłają kolejne kłamstwo, czyli tamte już zostaje nieodkręcone, a nowe uderza. To jest taki system trochę radzieckiej artylerii. Zbombardujmy cały teren wszystkim, co się da, gdzieś trafimy, coś zostanie. No i dokładnie oni przejęli doktrynę chyba Stalina, bo to on chyba wprowadził po raz pierwszy takie masowe, no bezsensowne, czy może sensowne, bo jednak tam trochę wroga uszkodzili wtedy bombardowania przy okazji równając teren z ziemią. No, czasem ten ostrzał również jest po swoich. Na przykład zniknęła pani Joanna jeszcze 10 dni temu, absolutna bohaterka mediów na czołówkach. Dowiadywaliśmy się o jej stanie psychicznym i życiu i tutaj nagle nie ma pani Joanny. Może wróci? Nie sądzę, że pani Joanna wróciła, chyba że ona sama zrobi coś takiego, że nie pozwoli nie wrócić. Dlatego, że już było widać w sondażach, że ta sprawa im nie pomaga, tylko przeszkadza, to znaczy obniża ich notowania, no bo poziom wariactwa, który towarzyszył całej tej historii, to nie chodzi o problem psychiczny pani Anny, tylko zachowanie mediów, polityków. No, podbite jej, no, delikatnie mówiąc, wypowiedziami świadczącymi o tym, że nie jest przypadkiem, że się leczyła. Psychiatrycznie. No to po prostu bardzo pośmieszało naszą część opozycji. Z tego się nie dało zrobić wielkiej armaty. A Tusk zdążył zwołać na 1 października w związku z panią Joanną demonstrację. No to teraz ma kłopot. Tam z panią Joanną była taka historia, że wśród całej takich elementów tego fejku była historia o tym, jak nagrał panią Joannę lekarz w szpitalu, kiedy ona tam prosiła o pomoc, kiedy ją straszliwi pisowscy policjanci, właściwie policjantki, ale tego nie powiedziano, przeszukiwały, czy tam chciały ją jakoś indagować, no to nagrał ją lekarz i to nagranie upublicznił. No i ważne pytanie, czy idziemy do lekarza, to możemy się spodziewać, że będzie on nas nagrywał na swój telefon? Czy możemy się spodziewać, że taki lekarz nas potem pokaże w ogólnopolskiej telewizji? Czy były jakieś zgody pani Joanny na ten temat? Nie wiemy. Natomiast wiemy z dzisiejszej propagandy, że minister Niedzielski złamał prawo, bo wykazał kłamstwo lekarza, który mówił, że no niestety nie da się skorzystać z tego nowego systemu wystawiania recept, a potem sobie skorzystał tego samego dnia. Znaczy, no, gdyby ten lekarz używał do leczenia tych leków, a nie testowania systemu, no to rzeczywiście byłoby to naruszenie prawa.
No ale było wiadomo, że jemu nie chodzi o leczenie, tylko o sprawdzenie, czy system działa. Przekonał się, że system działa, tylko że tu nie poinformował. Natomiast w przypadku pani Janny i w ogóle nagrywania pacjentów, to jest to całkowicie zakazane. To znaczy nie wolno wejść na oddział lekarski i bez zgody pacjentów ich nagrywać tak, żeby było widać twarzy, można było ich zidentyfikować. I o ile jeszcze może się tak zdarzyć, że służby, które mają wmontowane kamerki, z jakichś powodów nie wyłączą ich, nie mogą, tak, bo tutaj może być sprzeczność przepisów, to wtedy muszą je oczywiście utajnić. To w przypadku lekarza, który nie ma takich kamerek w obowiązku montować sobie, a więc mu nie wolno, no to jest to poważne naruszenie etyki. A jakoś się nikt nie oburzał, prawda? Dziwna sprawa. I już w ogóle upublicznienie tego jest czymś wołającym o pomstę do nieba. Nawet gdyby była zgoda pani Janny, dlaczego? No pani Janna, można domniemywać, nie jest zupełnie panem swojej woli. I dosyć łatwo ją zmanipulować, czy uzyskać zgodę, której by w innym stanie nie wydała. No więc nie wolno takich rzeczy robić, nie wolno tego nagrywać, nie wolno tego upubliczniać. Ja po prostu nie rozumiem. To znaczy jeszcze mógłbym zrozumieć, że lekarz dla własnego bezpieczeństwa, tak? Czasem dziennikarz, który nie zamierza upublicznić, ja byłem w takiej sytuacji z Andrzejem Leperem, przed śmiercią nagrałem rozmowę z nim, nie uprzedzając go, ale też jej nie publikując do jego śmierci. No dlaczego? Dlatego, że bałem się prowokacji. Tak mieliśmy do czynienia z człowiekiem, który łamał wielokrotnie normy prawne, a prosi mnie o pilną rozmowę w ważnych sprawach państwowych i przestępstw. No więc dla własnego bezpieczeństwa nagrywałem i nie upubliczniałem tego do jego śmierci. Natomiast i gdyby lekarz zrobił coś takiego, no jeszcze powiedział, no trzymam to na wszelki wypadek, tak, gdyby mnie podali przed sądem, aczkolwiek i przed sądem go obowiązuje tajemnica lekarska. Tutaj w pewnych sytuacjach sąd może zwolnić, ale ta tajemnica jest bardzo szeroka. Pacjent musi mieć zaufanie do lekarza. To jest podstawa w ogóle relacji. Pan tutaj akurat ma szczególne doświadczenie. Jest taki moment, kiedy lekarz musi się bronić, ale to tylko w sytuacjach skrajnych i za zgodą sądu. No właśnie, dziwna sprawa. Zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Tłem tej afery ministra Niedzielskiego jest system, który ogranicza lekarzom wystawianie faktur. Okazuje się, że są całe kombinaty, które działają na tej zasadzie, że lekarze wystawiają recepty przez strony internetowe. Miliony złotych na tym się zarabia. No i pytanie, czy szanowny pan doktor był uczestnikiem takiego działania i z tego korzystał, czy też nie. W każdym razie próba uregulowania tego systemu skończyła się wielką aferą w mediach. Ale my przechodzimy od afery do afery. Też mam takie wrażenie, że te media III Rzeczpospolitej współpracują z Łukaszenką i działają na jego korzyść. Pamiętamy 2021 rok, kiedy to w polskich mediach jako wiarygodne były przedstawiane wiadomości przygotowane przez białoruskich propagandystów na temat granicy, na temat uchodźców, na temat pasa granicznego, który podobno do nikogo nie należy. Przecież czysty fake, nie? Nie ma czegoś takiego. Ale było to sprzedawane między innymi w TVN-ie, popierane obrazkami skąd? Od białoruskiej wojsk pogranicza albo od białoruskiej telewizji. No i w tym tygodniu mieliśmy wjazd helikopterów białoruskich na Polskę i też afera, no jakby oni na to czekali, jakby byli przygotowani, może się konsultują tam gdzieś z tyłu, że tam ambasador białoruski mówi, słuchajcie, szykujcie się, tutaj będzie prowokacja, możecie rozkręcać aferę. To taka moja hipoteza. No oni nawet nie muszą konsultować tego, no jest domniemany interes. Przecież Łukaszenka powiedział, że czeka na Tuska i to dwukrotnie publicznie to powiedział. Pytanie, ile zrobił, żeby ten Tusk mógł wrócić. I wie, co mają analizy przecież, co może zaszkodzić władzom, a co nie. No Polacy nie mogą za radą ministra Sikorskiego strzelać do wszystkiego, co przyleci z Białorusi.
bo następny helikopter może zawierać kobiety i dzieci, które wyślą tam z uchodźcami, co mamy też zestrzelić. Oczywiście tylko wtedy, kiedy by okazało się, że oni dokonują jakiegoś aktu agresji, aktu wojny. Samo przekroczenie granicy nie jest To aktem była wojny. Propozycja Radosława Sikorskiego. Czy ten polityk się zgrał już pana zdaniem, czy to już jest zgrana karta? No, ja bym szedł w kierunku jednak wyjaśnień Pawła Kukiza. No, problemy Radosława Sikorskiego powiedziałbym z bardzo mocną kawą, która mu szkodzi na zdrowie. Są chyba już dosyć powszechnie komentowane. I pora, żeby on się do tego odniósł. Nie wytaczając procesów, tylko czy on ma rzeczywiście jakieś kłopoty zdrowotne. No bo jeżeli polityk udziela tak niesłychanych wypowiedzi, że Departament Stanu musi się od niego odcinać, uznaje go za element rosyjskiej propagandy, no to albo został przejęty przez wroga, albo no rzeczywiście ma tak poważne problemy z kontrolą, ewentualnie z tym, co tam wnika w jego organizm, że no, należy po prostu ogłosić. No, ten pan jest jakby poza obiegiem, no i trzeba trochę jak z panią Joanną, no co tu zrobić. No dokładnie, ale swoje kasuje. Tam, gdzie kasuje, zresztą nie przyznał się przed Parlamentem Europejskim, bo nie ma takiego obowiązku. Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej, dzisiaj dał wywiad do Rzeczpospolitej, w którym mówi, że nie podpisze listu do premiera, kanclerza Scholza w sprawie odszkodowań za zniszczoną Warszawę. Tłumaczy to tak, że on oczywiście powstańców to będzie wspierał, ale tutaj reparacje dla Niemiec, od Niemiec to jest nie fair i PiS miał 8 lat, żeby te reparacje przynieść w ząbkach. No, mieliśmy teraz obchody powstania warszawskiego i takie dziwne nowe tony, gdzie weteranka powstania warszawskiego, tak się przynajmniej przedstawia, namawiała do głosowania przeciwko PiS-owi. Zdumiewające, tego jeszcze nie było. Nie, no to, że tam jacyś weterani będą tak czy inaczej głosować, czy mówić, no te prawo powstańców było kilkadziesiąt tysięcy takich biorących czynnie udział z bronią. Ci ludzie potem poszli w różnych kierunkach, mają różne poglądy. Ja dzisiaj ja bym jednak apelował, żeby za bardzo ich politycznie nie eksploatować. Dlaczego? No dlatego, że to są ludzie już praktycznie wszyscy po 90, bardzo wiekowi, ze słabym rozeznaniem. I używanie takich ludzi do walki politycznej bardzo często no, krzywdzi. Tak? Bo być może oni w innej sytuacji, mając chłodniejszą analizę, będąc mniej wiekowi, nie powiedzieliby tego czy innego. I oczywiście mają prawo do końca życia być aktywni, ale my też powinniśmy jakby z pewnym miarkowaniem wobec dorobku powstania używać tych ludzi, ich poglądów do walki politycznej. Trzeba zrobić tu krok do tyłu i prosić o to wszystkich, żeby zrobili krok do tyłu. Co nie oznacza oczywiście, że nie mam prawa nawet startować w wyborach, czy wypowiadać się nam. To są ich prawa obywatelskie. Nikt im tego nie odebrał. Czy dostrzega pan takie próby, by lewica światopoglądowa odzyskała powstanie warszawskie? Oni mówili przez całe lata, że PiS zawłaszczył tą patriotyczną stronę pamięci. No to proszę bardzo, mamy biało-czerwone flagi, mamy hymn, mamy powstańców, wszystko jak trzeba, tylko przekaz jest no taki, jakby ci powstańcy walczyli o tęczowe flagi i prawo kobiet do aborcji. Nie no, żeby to wychodziło, to tylko tęczowe flagi i nawet aborcje, tylko czy aż, ale no to byłoby pół biedy, no ale za tym przekazem kryją się ludzie, którzy mówią, że trzeba ubekom, którzy mordowali powstańców, przywracać emerytury. No, pierwszy Donald Tusk, tak, który chce ubekom przywracać emerytury. A kogo mordowali ubecy? Powstańców mordowali. Trzeba powiedzieć, że Tusk chce przywracać emerytury tym, którzy mordowali, wsadzali do więzień powstańców warszawskich. Jedna czy druga pani, nawet najbardziej zasłużona, tego nie zmieni. Jeżeli ktoś chce zdrajcom, mordercom, ludziom, którzy prześladowali powstanie, żołnierzy wyklętych, żołnierzy września, szarych szeregów, oddawać ich przywileje, tak? Bo to nie chodzi o to, że mieli z czego żyć, bo mają z czego żyć, tylko ich przywileje, to sam wiele lepszy nie jest. Mhm. Rafał Trzaskowski chce też, bo rozumiem, że Rafał Trzaskowski jest organem nadzorującym czy założycielskim Muzeum Powstania
warszawskiego i tam ma być wprowadzona kontrola, kto może wejść do muzeum, a kto nie może. Kto może udzielić wywiadu na terenie muzeum, a kto nie. Pytanie, czy na przykład to muzeum również będzie kontrolować, kto na tle tego muzeum się wypowiada. Chodzi tutaj o wywiad Roberta Bąkiewicza, twórcy Marszu Powstania Warszawskiego, bardzo dużej imprezy na placu w środku miasta. Telewizje światowe to transmitują, ludzie idą z patriotycznymi hasłami, no ale nie podoba się ta postać Rafałowi Trzaskowskiemu i pewnie stąd afera, jaka dotknęła między innymi naszą stację w zeszłym tygodniu. Nie wyobrażam sobie większego obowiązku stacji niż w dniu powstania zaprosić wszystkich, którzy organizują jakieś istotne uroczystości. I myśmy to dokładnie zrobili, skierowaliśmy zaproszenie do wszystkich. Mało tego, większość tych ludzi, którzy coś była zaangażowana w tej czynie uroczystości, do nas przyszła. Przyszedł też Bąkiewicz, który robi największą imprezę i największe uroczystości 1 sierpnia, no bo tam było, widzieliśmy dziesiątki tysięcy ludzi w środku Warszawy. Ja mam bardzo daleko do tradycji Narodowych Sił Zbrojnych, a może jeszcze dalej do endecji, tak, no bo Narodowe Siły Zbrojne to byli po prostu żołnierze, którzy walczyli o Polskę i tutaj i w tej sprawie jest mi najbliżej. Ale w ogóle do tradycji endeckiej, bo się wychowałem w tradycji piłsudczykowskiej i piszę książki, które krytykują część myśli endeckiej. Ale absolutnie uważam, że oni są równoprawnymi uczestnikami wszystkich obchodów patriotycznych właśnie dlatego, że oddali krew, że poświęcili życie. I ci, którzy czczą ich, mają takie same prawo jak wszyscy inni. A sprawdzanie poglądu przy wejściu do Muzeum Powstania to jest coś, co jest śmiechem zagrobu Hitlera, bo to on segregował ludzi według poglądów. Nie wolno tego robić. Nie wolno ludziom odmawiać prawa do bycia Polakiem, kochania Polski, bo ktoś ma inne poglądy. Ja nawet komunistom nie odmawiam, znaczy uważam ich za zdrajców, ale uważam też, że w tym miksie, który mieli w głowach, jak Armia Ludowa na przykład, czy Gwardia Ludowa, to byli tacy, którzy uważali się za patriotów, chociaż służyli wrogiemu imperium i de facto byli zdrajcami. Ale często nie mieli tego świadomości. Natomiast oni odmawiają tym, którzy byli największą formacją polityczną przedwojennej Polski i którzy byli drugimi siłami zbrojnymi polskiego podziemia. W Armii Krajowej są znaczna część Narodowych Sił Zbrojnych, potem stanowiła przecież Armię Krajową. I wszyscy, którzy ich czczą po prostu wielki element walki o polskość. Nie wolno tego odmawiać. Tutaj też sytuacja, w której w internecie można było czytać komentarze, jakim jest faszystą, nazistą Robert Bąkiewicz, jak to właśnie z takimi jak on walczyli powstańcy, czyli znowu element próby przemodelowania pamięci o Powstaniu Warszawskim, tak by, nie wiem, Platforma Obywatelska była powstańcami, a pisowcy byli, czy tam narodowcy byli hitlerowcami. To jest totalna po prostu akcja, ale może również jest element wyborczy. Ale nie nowa. Robili to samo stalinowcy, robili to komuniści. Nazywali powstańców, szczególnie o tej opcji narodowej, ale nie tylko, bo też się dostawało z innych opcji nazistami, współpracownikami Hitlera. Za to skazywano żołnierze. To był szczególny akt pina z losów tych ludzi, którzy poświęcili życie walcząc z Hitlerem, a potem byli mordowani pod oskarżeniem faszyzmu czy współpracy z hitlerowcami przez komunistów. Tak? Dokładnie pan Trzaskowski i jego ludzie wchodzą w buty swoich przodków, którzy pod takimi hasłami mordowali powstańców. No, mamy w Powstanie Warszawskie jest taki przykład, kiedy w czasie II wojny światowej po latach walki dwóch obozów, tak, niemieckiego i antyniemieckiego, faszystowskiego i antyfaszystowskiego, następuje porozumienie ponad podziałami i Stalin z jednej strony wstrzymuje swoje wojska po to, żeby Hitler mógł spokojnie wykończyć Warszawę, wybić polską inteligencję, no i w ten sposób przygotować grunt pod już wieczne, tak jak wtedy planowali, panowanie bolszewików na naszej ziemi. Grupa Webera, grupa Wagnera to dzisiejsza
analogia, no i z jednej strony mamy informację, że na początku września dojdzie do poważnych prowokacji w Polsce. Na razie Wagnerowcy sobie wypoczywają na Białorusi i szykują się do tych zadań. A z drugiej strony Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych, ostrzega przed prowokacjami i akcjami Brukseli po to, by zagrozić, zamknąć polskie prace, a to nad portem kontenerowym w Świnoujściu, a to nad elektrownią atomową, a to nad regulacją Odry. Więc zadać nam cios gospodarczy. I wszystko już było, wydaje się. Czy mamy taki domniemany sojusz rosyjsko-niemiecki, bo to tutaj Niemcy główną rolę odgrywają, mimo wojny, mimo tego, że teoretycznie Niemcy wspierają Ukrainę, i Berlin, i Moskwa chcą doprowadzić do zmian w Polsce, które by ułatwiły potem podział Ukrainy, zawarcie jakiegoś zgniłego kompromisu. I jeśli rzeczywiście jakaś ekipa proniemiecka z Tuskiem przejmie władzę w Polsce, a ja myślę, że Konfederacja może im to ułatwić, to ja bym tutaj w ogóle nie miał jakichś wielkich złudzeń co do tej formacji, to wtedy Ukraińcy będą największą ofiarą tego, co się wydarzy, potem Polacy oczywiście, ale w pierwszej kolejności to padnie na Ukrainę, bo po prostu na Ukrainie zostanie wymuszony pokój za cenę ich ziem, za cenę tego, żeby oddali Krym na zawsze i część już tych ziem zajętych po 24 lutego. Takie są niebezpieczeństwa rysujące się na horyzoncie. Współpraca Polski i Ukrainy byłaby tutaj ważna. Na sam koniec pan Michajło Podolak, to jest człowiek z bliskiego kręgu prezydenta Zełenskiego, wczoraj, zdaje się, albo przedwczoraj, powiedział w takim wywiadzie coś takiego, że no oczywiście do końca wojny to Polska to jest najbliższym współpracownikiem Ukrainy, najbliższym krajem, ale po wojnie to będziemy już ostro konkurować gospodarczo, tak jak z innymi krajami. W Polsce odbierane jest to w ten sposób, że Ukraińcy są dwulicowi i chcą nam potem, jak tylko zakończą się działania wojenne, to zabrać rynek rolny europejski, a może też, że będą działać, żeby tam przeniosły się te niemieckie, francuskie fabryki, które dzisiaj pracują w Polsce. No, pan Podolak jest optymistą, że ta wojna się na tym etapie kończy, że Rosjanie zawrą wieczny pokój i że Ukrainie już nic nie będzie grozić. Nie wiem, dlaczego w tej sytuacji on tak nie zna historii i tak nie rozumie polityki rosyjskiej czy niemieckiej, bo to Ukraina jest dużo bardziej zagrożona od Polski. I mówiąc takie rzeczy, bardzo, bardzo wzmacnia opcję niemiecką, a osłabia szanse Ukrainy na obronienie swojego terytorium. W dodatku, no oczywiście no, Ukraina ma tańsze zboże, ale to nie spełnia norm unijnych. I drogą również ekonomiczną Ukrainy do Europy jest Polska. To są nasze korytarze, to są nasze środki logistyczne, to jest nasze know-how, bo im się zdaje, że oni są w stanie wyprodukować różne rzeczy, które będą konkurować. Jeśli będą z naszymi, to może Unia się zgodzi, ale jeśli będą z francuskimi, niemieckimi, to im natychmiast przekręcą śrubę. Nie będą mieli nic do powiedzenia, nikt ich nie będzie wtedy bronił. Polska to dla nich nie jest wielki konkurent, bo chodzi tylko o rynek rolny, z którym my sobie zresztą tak czy inaczej poradzimy. Jeśli ukraińskie porty będą odblokowane, no to przecież to zboże dużo szybciej popłynie do Afryki niż do Polski i konkurencja się skończy. Natomiast no, oni zderzą się z prawdziwą konkurencją ze strony Europy Zachodniej co do swoich produktów. No i będą mieli tu ogromny kłopot. No, to też tutaj chyba nie rozumie struktury gospodarczej Zachodu. No ale ma potrzebę tak mówić. Tego kiedyś Ukraińcy za tą głupotę rozliczą. Ciekawe, prawda? Tomasz Sakiewicz na wakacjach, jak Państwo widzicie, ale ciągle aktywny. Życzymy miłego wypoczynku w takim razie. Nie przeszkadzamy dalej. Miłej, smacznej kawy, a my, proszę Państwa, przechodzimy do kolejnych elementów naszego programu, a tym jak zwykle jest potrójne espresso. I dzisiaj Robert Obaz, Nowa Lewica oraz Przemysław Drabek, Prawo i Sprawiedliwość.